To jest strasznie gorąco, mam uchylone okno i... Taki poce. Hej, wszystkim to czy czytam was. Dziękuję moim kanalazę troszkę nowszego kontentu, jak to nazywam. Czyli content lalkowy, kolekcjonerski, hello. Na samym wstępie na że filmy te są głównie dla kolekcjonerów i osób, które po prostu się tym interesują. Oraz dla osób, które po prostu szukają jakiegoś dobrego prezentu dla dziecka, dla znajomego... You know. Więc jeśli jesteś matką, która puszcza ten filmik swojemu dziecku. Mogę przeklinać, tak, tak tylko mówię. Było dużo pytań o to, kiedy będzie kolejny unboxing lalki i... Aktualnie jest. W tym momencie. Oglądajcie go. Wiecie, naprawdę trudno mi się przyzwyczaić do nagrywania z kamerką, bo jakby trochę czasu minęło, jak nagrywałem z kamerką, także... Dajcie chwilę, anyway. Dzisiaj otworzymy sobie oto tą piękną lalkę Rainbow High Crystal. Nawet nie wiecie, jak bardzo tą lalkę chciałem mieć, w sensie ja i Rainbow High mamy trudną historię. Ogólnie z Rainbow High mam Trzy lalki. To jest trzecia. Mam też lalkę Ruby z Czaderek, czyli właśnie Tom. Ale tą lalkę dostałem od mojej znajomej koleżanki, e, przyjaciółki. You know. Narodzisz sukcesu. Więc jeśli oglądaliście jej odcinek z Rainbow High, to jest to ta sama lalka. Także fajnie. Mam też lalkę. Sani Madison, ale aktualnie ma na noweloczki, ponieważ mi się nie podobały. Jedyne co mogę wam pokazać, to i ubranko koło siebie. I ta lalka jest trzecia. Ogólnie postanowiłem sobie, że będę miał z każdej serii lalkę. Może być ciężko. W pudełku lalki postaram się wam pokazać jak najlepiej mogę, ale nie mam dużo możliwości, niestety. Jest coś standardowe, mamy tutaj oczywiście naszą lalkę. Mamy w zestawie oczywiście grzebień, który po prostu uwielbiam, te ich grzebienie Nawet grzebień od Ruby używam na co dzień Naprawdę, on jest świetny Tyle w temacie Mamy ekstra outfit, który niekoniecznie potrzebuję Ponieważ ja swoje lalki wolę trzymać w ich oryginalnych ubrankach, jeśli to jest możliwe I już mam na ten outfit chętną osobę, więc przy się go pozbędę Z mamy wszystkie postacie, które mamy w drugiej serii, ponieważ jest to seria druga Aktualnie tych serii jest już chyba kilka, mamy to podstawowe pierwsze mamy 3derki, mamy tą drugą. Co jest w sumie śmieszne, ponieważ traderki wyszły zaraz po chyba pierwszej serii, a nie po tej. Tak mi się wydaje. Nadchodzi seria trzecia i aktualnie wychodzi do sklepów... Jeszcze nie w Polsce, seria zimowa. Muszę się. Oła. Muszę się przyznać do tego, że uwielbiam lalki z czarną skórą. Uwimy lalki czarną skórę, latina. Uwielbiam. Nie mam ich dużo, ale po prostu uwielbiam ich kolor skóry, to jak one się prezentują, jak one wyglądają, to jest po prostu piękne. Co jest w sumie śmieszne, ponieważ i Sani i Crystal jest, mają ciemne kolor skóry, a Ruby jest blada jak... nie ja, ale jest blada. Wyglądam trochę jak Ace Ventura, kinda. Okej, okay, otwórzmy tą lalkę, ponieważ jestem mega ciekawy jak to wygląda. Lalkę kupiłem na stronie Kraina Zabawek, za uwaga 89 złotych. 89 zł, naprawdę jestem w szoku, że kupiłem ją za, tyle, za takie grosze. gdzie te lalki potrafią kosztować nawet 130 zł, nawet więcej. Także jest to dość duży deal, naprawdę. Ogólnie zauważyłem, że te budowlki chyba są bardziej przemyślane, ponieważ możemy ją otworzyć tutaj, kiedy ja swoją sannie otwierałem od góry i nie było mu chyba możliwości od boku. Także nie wiem, czy jest sobie dobrze, jeśli otworzę to od boku, ale postaram się to zrobić tak, żebyście też to widzieli. Otwieram lalki z karpelem, ponieważ. Mogę. Ogólnie, jeśli ktoś z was siedzi w community Rainbow High to wie, że aktualnie Rainbow High ma nowe ciałka, znaczy nowe, ma więcej artykulacji, mają poprawioną i przez chwilę myślałem, że właśnie Crystal też taką artykułację ma, ponieważ jego głowa jest trochę na bok, ale patrząc po numerze seryjnym, nie, ale być może jest szansa, że G oczywiście ta Sani będzie. Sani, co? Ta kryształ ma artykulację. Ponieważ, no, w Polsce być może się to różni, niż Ameryce. Okej. Okay. Serio, nie przypominam sobie, żeby moja. Zobaczyłem coś. Serio, nie przypominam sobie, żeby moja Sani, gdy ją otwierałem, miała otwarcie z boku. Widzę, że mi przeszkadzają te utwity, więc muszę je pewnie wyrywać. Pewnie muszę to podobno rozwalić, prawda? W sensie, jak tam otworzyć dziecko? To jest lalka typowa dla dzieci. To nie jest jakaś zabawka kojektunerska. I ja tego nie mogę otworzyć, a to ma otworzyć dziecko. W sensie... Jak? Okej, okay, buty się otworzyły. Odłożymy je na bok, bo mnie interesują, może potem do nie spojrzymy. Teraz, zobaczyłem pudełko, ale skoro już dostaliśmy się do wnętrzności pudełka, to uwaga. No jedź sobie, no jedź, no musisz przejechać. Mamy tutaj stojaczek oraz wieszaki. Naprawdę w ogóle... Ja w ogóle spodniemy... Możecie przestać na chwilę jechać? Mamy też wieszaki. Ja w ogóle wspomniałem o fakcie, że te lalki, tak samo jak Lolo MG, przychodzą z wieszakami. Co jeszcze powiedziawszy, nie są mi potrzebne, ale. Cool. Mamy taki wieszak taki typowy klasyczny, i mamy taki typowo na spodnie z klipsami, ale jak już mówiłem, nie są one mi potrzebne więc też pewnie pójdą na sprzedaż albo na wymiankę Mamy też stojaki, które aktualnie postaramy się złożyć bez rynienia samego siebie czy ja dobrze to wkładam? Nie, ja, ja to wkładam źle i to teraz idzie tutaj tak Szczerze powiedziawszy nie do końca podobają mi się ich stojaki, ponieważ to jest mega grube wiem, że aktualnie te ich nowsze serie mają nowsze stojaki i to jest cieńsze na szczęście ale to jest tak grube, ja tego tak nie lubię i też kiedy te są nagie to nie umieją stać na tych stojakach, bo to jest za grube i to ich nie trzyma. Resztę odłożę na bok. Okej, okay, lalka. Czy ja otworzyłem to pudełko na nic, ponieważ nie mogę te lalki wyciągnąć przez to? I tak nie mogę je wyciągnąć, zajebiście. I jak dzieci to otwierają? W sensie, może jestem ograniczony w ruchach. W sensie, jak dorośli to otwierają swoim dzieciom. Tego już nie potrzebujemy. Okej. Okay. Wow. Ooo. Oh. No. Pierwszą rzeczą, którą widzę, to to, że ma mega nażelowane włosy. Co mi się nie podoba? Czemu mają tyle żelu w włosach? W sensie, rozumiem trochę, żeby się fruta trzymała, ale ich włosy są tak sztywne, że możemy po prostu nimi ubijać kotlety. Postaram się zdjąć wszystkie zabezpieczenia, żeby nie uszkodzić w butów, lalki i jej no, nope. Okej, okay, czy jeszcze to się trzyma? Tak, oczywiście. O. No tak. Ok, otworzę ją do końca i do was wracam. Okej, okay, udało mi się otworzyć lalkę, więc... Dada! I na pierwszy rzut oka nic do niej nie mam, poza jej... ciężkimi, nażelowanymi włosami, jakby... To chyba słychać, prawda? Naprawdę nie rozumiem, czemu są aż tak nażelowane. Te włosy są przez to zniszczone, nie róbcie tak, MJ, proszę was. Przez to, że są tak nażelowane, ta lalka jest łysa. W sensie, widzicie te, to? To jest łysina. Przez to, że są tak nażelowane, one tak się rozciągnęły, w tą formę, że tutaj odsłoniły jej głowę. Czemu? Ta lalka jest śliczna. W sensie, no zobaczcie jej buźkę, ogólnie makijaż jest spoko. Co prawda, trochę mnie to dziwi. W sensie, ona nie ma artykulacji na boki, nic, ale jej głowa jest pochylona na bok. I podejrzewam, że jest to wina tego, że długo siedziała w kartonie w takiej pozycji. Eee, trochę słabo. Ok, zobaczcie to. Nie mogę jej ręką ruszyć. W sensie nie mogę jej. Tutaj ma normalną artykulację. Ta ręka. się zastała. Jakby jak? Ta lalka musiała trochę spędzić czasu w pudełku. Ale że aż tak? Ogólnie ma mega słodki top. Matko Boska, czekajcie, może uda mi się jakoś to naprawić. Jest, udało się. Musiałem jej rękę trochę wygiąć do tyłu. W sensie, że tak. I teraz to działa. Ale wciąż czemu? Ale z tego co wiem, to jest dość tych że artykulacja może się zastać. Ale udało się mi to jakoś naprawić bez bawienia się wrzątkiem. Okej, okay, zacznijmy od podstaw. Makijaż jest śliczny, w sensie wygląda ładnie, jest ładnie namalowany. Troszkę ten błysk na ustach jest minimalnie krzywo, tak minimalnie. Myślę, że nikt by tego nie zauważył, tylko ja to zauważyłem. Co do oczu, trochę dziwnie wyglądałem jej rzęsy, ponieważ jedno oko nie ma rzęs do końca, ma trochę tak... W porównaniu z Ruby, ona ma całe oczy w rzęsach Tak całe oko w rzęsach Jej cała górna powieka Górne oko Co? Ma naklejone rzęsy Ona w tym kąciku nie do końca ma je naklejone Ale z tego co widzę to po drugiej stronie jest tak samo Więc chyba tak ma być Uwielbiam jej kurteczkę Po prostu jest taka urocza Jest to ala jeansówka I ten materiał przypomina jeans Ale taki troszkę wiecie taki jeans to ma takie z tą i jest mega cute. Na kurce pisze Sparkle. Mamy tutaj kieszonki, które tak naprawdę są funkcjonalne. To są kieszonki, do których możemy coś włożyć, co prawda nic się stąd nie zmieści te kieszonki, ale możemy. Spódniczka nie do końca mi się podoba. W sensie jest ok, ale materiał hmm, wydaje mi się troszkę tańszy. Tak minimalnie tańszy, ale wciąż wygląda cute. Okej, okay. co do butów, nie są moje ulubione, w sensie. Mm, nie wiem, czy tamte buty by mi pasowały lepiej. Tak, myślę, że wyglądałyby lepiej, ale nie będę tego zmieniał. Ogólnie tego może i nie zobaczycie, postaram się to powiedzieć jak najbardziej mogę. Te buty mają przy swoich kamrach zegarek, takie małe zegarki. Pokażę Wam to z bliska, ale to jest mega urocze. Jest jedna rzecz, która w ogóle nie podoba mi się jej w projekcie, i to nie chodzi o buty. Dali nam mega dobrej jakości ubranka. Super zaprojektowane, może to by są moje ulubione, ale wyglądają spoko. Wiecie, patrząc na jej ubranie, na jej top, to jest mega uroczy i ogólnie chyba jej top jest dwuczęściowy, tak mi się wydaje. Nie podoba mi się u niej ta kokarda, w sensie daje nam ubrania naprawdę w spoko jakości, z detalami, jak takie szonki, które możemy użyć. A jako kokardę. Daj nam kawałek plastiku. Czemu? Czy nie mogę dać już jakieś kokardki, ewentualnie po prostu opaski? To już dla mnie trochę jest too much. Tylko jest za dużo. Eee... No i. wygląda źle. Lalka ma też dziurki w uszach. Jeśli chcemy kolczyki jej włożyć, to możemy. Aczkolwiek ona przechodzi bez kolczyków. Zapomniałam tym, że ona ma jeszcze grzebień, czekajcie. Jeśli już ktoś miał lalki Rainbow High, to wie jak to wygląda. Grzebień zawsze jest koło żelalki. lalki i ma w sobie brokat, ale jest na mega cute i w ogóle to logo Rainbow mega daje vibe logo Gucci bo serio w przypadku Rainbow High oni bardzo uwielbiają inspirować się taką modą prawdziwą i ją przerabiają, parodiują to jest cute eee, co prawda może się skończyć pozwem ale jest cute i taka sama sytuacja jest też na stojaku i oczywiście ja zawsze się boję, że zniszczę ich ubranka jak je wkłada na ten stojak No, no zobaczcie to to nie chcę wejść nawet dobrze. Okej, okay, tak lalka prezentuje się na stojaku. Jej włosy dobijają mnie, więc pewnie jej umyję albo spróbuję rozczesać. Je jestem raczej fanem tej drugiej metody, ponieważ nie zawsze trzeba jej włosy lalki myć. Ale w jej przypadku boję się, że po prostu się zniszczą przy rozczesaniu, więc pewnie jej umyję i zakręcę. Ponownie. Anyway. W skrócie lalka jest mega urocza. Uwielbiam ją. Jest... No, cute. Mimo tego, że no, aktualnie Sani nie jest w stanie do pokazania, to ja ją pokażę. Tak wygląda aktualnie Sani, nie wystraszcie się. I to, o czym mówiłem, jest to jak po prostu ich nie trzyma, kiedy jest naga. Te trzy alki są naprawdę mega spoko. Jakby, uwielbiam, jak wyglądają. Aczkolwiek są jakieś głupie rzeczy, jak na przykład ten żel w włosach. Czemu nawalacie go tyle? Czemu? Stojaki też nie są dopracowane, ale jak już mówiłem te nowsze niby już są. Za cenę 89 zł, w moim przypadku, ponieważ lalki kosztują 130-150 zł w smyku, dostajemy serio z pokolarki, ale jakby troszkę im brakuje. Brakuje im dopracowania i pomysłu i przemyślenia pewnych spraw. Ogólnie wiem, że z tymi lalkami były takie problemy, że ludzie za granicą, zamawiając lalki z Amazonu, dostawali lalkę, która miała dwie lewe nogi, albo jedna noga była krzywa. I ja... Mam akurat szczęście, jest prosta, ale no wciąż te, ten żel w włosach po prostu mnie bija i nie wiem czy tak to nażarowali. To nie jest tak, że lalkę hejtuję, bo jest naprawdę super lalką, uwielbiam te lalki, są mega pomysłowe i śliczne, ale są z nimi problemy, dość poważne momentami. No sorry, jeśli twoja lalka ma dwie lewe nogi to chyba jest problem. Zostanę nam jeszcze ten i ten outfit akurat otworzę, pokażę wam go z bliska, bo tak będę go sprzedawał. I mean, sprzedawał, wymieniał. Tak jak w przypadku lalek LOL OMG, te lalki też mają swoje wieszaki, te manekiny. Aczkolwiek są może troszkę tańsze, mi się wydaje, że nie są takie, wiecie, bardziej pomysłowe. Chociaż chyba nie, czekajcie. O matku, to jest cały manekin. On ma nogi nawet. Jej kurteczka jest mega urocza, ale obawiam się, że z czasem za 5 lat ta kurtka będzie schodzić warstwami, bo to jest sztuczna skóra, tak mi się wydaje. Tak, sztuczna skóra. To będzie schodziło za 5 lat, nawet za rok to może schodzić ten materiał, naprawdę. Pod spodem mamy taki piękny, naprawdę mega piękny i uroczy top, którego, no, dobra, wiecie co, może niech to odetnę. Ogólnie mega mi się podoba to, że daje te lalce rajstopy, ale nie rozumiem, czemu nie daje te lalce jej na nogach, bo myślę, że w rajstopach wyglądałoby spoko. Ale, that's my opinion, co do jej spodni, ale ona ma dużą dupę. Jakby... Jak? I nie, żeby coś, ten manekin taki dupy nie ma, to jest bezdupny manekin. Właściwie stopki są mega osiągnięte i są fajne, w sensie, nie powiedziałem, że wynosił, ale są cool. I jeśli dobrze widzę, to te ubranko... Ogólnie jak patrzę na to ubranko, to ono ma taką kramlę. Kram, kram... Kramre, kram... Zapięcie. Czy ja mogę... Czy ja to, czy to jest takie, że możemy to rozpiąć? Bo jakoś to mi nie chce iść w tym problem. Kurtka jest spoko, spoko, no ale ten materiał, no za rok ja się pewnie. Ale ten top jest mega uroczy. Myślę, że pasowałoby Sani. ale jak mówiłem, wolę swoje lalki trzymać w oryginalnym branku ewentualnie. Tak jak tutaj do nich pasuje. No jest cute mega, myślę, że spoko. Aż żałuję troszeczkę, że go wymieniam. Nie do końca rozumiem, czemu tej kurtce daje tutaj taki sztuczny zamek, który jest po prostu dodany. Nie to kieszonka, nie to coś. Okej, okay, myślę, że w tym odcinku to będzie chyba tyle z tej lalki. Podsumowując, lalka jest naprawdę mega spokojna, jest mega urocza. Są drobne szczegóły, których po prostu w ogóle nie rozumiem, albo myślę, że można było to zrobić lepiej, jak ta kokarda. Mimo tego, że lalka jest z łysa przez te loki nażelowane, myślę, że polecam jej kupno, szczególnie w takiej cenie. Możemy się śmiało zgodzić, że lalka zasługuje na ocenę 9 na 10, bo do dziesiątki troszeczkę jej brakuje, tak? Troszeczkę. No i co? Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale wkrótce. Piszcie swoje sugestie do kolejnych lalek. Cześć na razie. Pa pa!